500 zł. Jest to kwota, za którą można kupić na przykład nowy telefon czy lot samolotem do innego kraju. Ja natomiast stwierdziłem, że wydam 500 zł na itemy w Minecrafcie. Dokładnie tak. Chcę wydać 500 zł na zakup skrzynek na moim serwerze tkmc.pl, a następnie wykonać zadania, które doprowadzą mnie do miana najlepszego gracza na serwerze. Przed tym jednak chcę zobaczyć, co się stanie i jak daleko zajdę, wydając jedynie 50 zł. Tak więc co, witam was jak zwykle na spawnie. Z tej strony Piero Manzoni i będziemy sobie otwierać skrzynki za 50 zł oraz za 500 zł na Skygenie. Tak więc klasycznie jak zawsze zaczniemy sobie od skrzynek za 50 zł. Tak jak widzicie, zakupiłem sobie już dwa pakiety, czyli zestaw mały i zestaw średni. No i właściwie bez zwlekania odbierzmy sobie te nagrody. I mamy tutaj, uwaga, 20 skrzynek do epickiej i 20 kluczy do skrzyni zwykłej. Tak więc również klasycznie zaczniemy sobie od skrzynek zwykłych. Je chyba tworzymy sobie po prostu na szybko, mamy ich 16, więc sobie to zeskipujmy. Mamy czek na kwotę 5 dolarów. Miecz krowy, okej. Koks, spoko. Czek na kwotę 5 dolarów znowu. Buty level 4, spoko. Ale i tak set nas raczej nie interesuje, bo z epickich będziemy dropili o wiele lepsze sety. Set trójka, czek na kwotę 2 dolarów, spoko. Elytra, okej. Czek na kwotę 5 dolarów, spoko. Najważniejsze w sumie z tej skrzynki są odłamki, jakieś koksy, fajerwerki, dynie, może jakiś gen boost, właśnie pieniądze i tak dalej. Tak jak mówiłem, te sety z tych skrzynek zwykłych są dość słabe, więc z epickich na pewno zdobędziemy lepsze. Dobra, szybko sobie to przeleśmy. 5 dolarów, 4 dynie, to mi się podoba. 4 odłamki, to mi się również podoba, zostały nam 4 klucze. 2 kobłeby, no lipa w sumie. 8 gapów, mega spoko. Miecz krowy, kolejny lipa i ostatni kluczyk, to sobie otwórzmy z animacją. Zobaczymy, może akurat coś fajnego dropnie. No, bania trójka, no. No lipa w sumie. Dobra, lecimy sobie teraz epickie. Pierwszą otworzymy sobie klasycznie z animacją, więc lecimy. Tutaj seciki, jakieś piąteczki, jak będą dropić, będzie mega spoko. Totem! O kurde, co ty gadasz? Przecież totem w sklepie jest warty 20 dolarów. Nie wiem, czy na rynku w ogóle jakiekolwiek będą wystawione, tak szczerze. 24 dolary. Szczerze powiem wam, że jest to dość mocny drop, jak na drop z epickiej. Ile to ma procent? 40%. Mega fajny drop, jak na pierwszą skrzynkę. Otwórzmy sobie to dalej. Dobra, lecimy, błagam. Jakieś gen boosty będą mega spoko. I właśnie sety? 25 dolarów, czekaj, spoko. 47 dolarów mamy, mega fajnie. Dobra, lecimy dalej i... Kurde, jakieś odłamki? O! Dobra, 8 odłamków. Kosztują tak najmniej po 3 dolary, także mega spoko. Otwórzmy sobie ostatnią skrzynkę z animacją. No i co? Totem kolejny, ty! 25 dolarów w totemach. Ale szczerze, mega dobry drop. Jak na otworzone 4 skrzynki, to jest bardzo dobrze, wam powiem. Dobra, polecimy sobie dalej, zobaczmy, co tutaj dropnie. Okej, jakiś set? Jest! Dobra, mamy kratę osła, więc jest to mega spoko. Tak naprawdę najlepszy set, jaki mogliśmy stąd dostać, czyli właśnie, no, set piątka. Otworzyliśmy sobie teraz bez animacji i mamy miecz konia, no dobra. I co mamy teraz? Totem kolejny. Uuu, 4 antykobłeby, no, średnio. Dobra, let's go, elytra osła. I otwieramy kolejną, buty konia, no, lipa, no. Kolejna skrzyneczka, kolejna elytra osła. Ostatnie parę skrzynek dosyć zawiodło, także otwórzmy sobie kolejną. I mamy może jakieś, nie wiem, spodnie, buty, miecz, coś takiego. 4 antykobłeby, co to jest? 8 skrzynek zostało, otwórzmy sobie jedną. 16 dyń, dobrze, bardzo fajnie. Dyni będziemy bardzo dużo potrzebować do wykonania naszego pierwszego challenge'u, ale o tym później wam opowiem. Kolejny totem, ej, co jest z tymi totemami? Ja nie wiem, o co chodzi. Ja mam nadzieję, że one serio się sprzedadzą, no bo kurde, one są mega drogie. Dobra, dla odmiany animacja. Co my tu mamy? Miecz może jakiś? Odłamki. Lećmy z kolejną skrzynką z animacją epicką. Dobra. Dynie! Kurde, drugi miecz, czwórka, lipa straszna. Dobra, 4 ostatnie skrzynki otwieramy. Ja bym chciał jeszcze dynie, żeby raz dropły. Kurde, znowu buty, konia, no co jest? Dobra, ostatnie 3 skrzynki epickie. Serio, dynie jak będą, jak będzie jakiś, nie wiem, kluczyk, gen boost, część seta, tylko nie litra, no. Nie no, błagam, 3 litry poziomu 5. Tu nam się musi przyfarcić, bo mamy tylko jedną część osła. Może akurat teraz dropną dwie części, albo nie wiem, jedna część, jeden miecz, byłby wtedy mega spoko drop. Albo, no nie wiem, jakiś gen boost, cokolwiek. No nie no, to jest lipa. Te skrzynki, które teraz otwieram, mega nie oddają. Ostatnia skrzynka, tak naprawdę jedyne, co ona może teraz dobrego wydropić, to miecz, część seta, tutaj te itemki, no jeżeli wydropią jakieś kobłeby, albo nie wiem, znowu antykobłeby, to się popłaczę chyba. Otwieramy, ostatnia skrzynka epicka, z openingu za 50 zł na Skygenie. Zobaczmy, no, o, jakiś spodnie.
Dobra, jest. Spoko, mega spoko, nie narzekam. Na start wystawiłem trochę itemów na serwerowy rynek i kupiłem co trzeba w razie gdyby przyszło mi się z kimś bić. Plan był prosty. Polecieć na strefę PvP, zebrać marchewki, czyli walutę potrzebną mi do ulepszenia seta, bo miałem hełm krowy, czyli hełm na trzecim poziomie, a przydałby się taki na poziomie czwartym. Ziomek, tu jest? Ja pierdzielę, no. O co chodzi? On będzie mnie gonił, czy co? Czekajcie, spróbuję podejść jakoś banie, tylko kupić. On ma jakiś słabego seta w ogóle, czy nie? Czy mi się wydaje, ma trójkę? Nie wiem, tak szczerze. Dobra, ale chyba poleciał. Mogę? Dobra. Cyk. Dobra, mamy już górę czwórkę, mamy górę konia, więc ja stąd uciekam, bo kurde lipa, no. Kiedy zegar wskazał 23, zakończyłem grę i poszedłem spać. Wróciłem następnego dnia rano, gotowy do działania. Okej, widzę, że sprzedały mi się jakieś tam itemy na rynku. Wszystkie mi się sprzedały w sumie. Także spoko, mamy 100 dolarów aktualnie. Moim pierwszym celem jest zdobycie amuletu upioru. Można go trafić ze specjalnej skrzynki halloweenowej za 150 dyń. Ale w jaki sposób je zdobywać? No cóż, trzeba chodząc po eventowej strefie zabijać moby i zbierać pojawiające się w losowych miejscach co jakiś czas dynie. Dobra, wyjdźmy sobie na strefę. Tutaj nie tracimy itemów, także spoko, tracimy tylko 50% naszych dyń. Dobra, zabijmy sobie pierwszego szkieleta i mamy z pierwszego szkieleta pierwszą dynię. Dobra, kolejny szkielet, poziom trzeci, nie dropnął. O, tu jest jakiś kurczak, dawaj, zabijam go, może ma jakieś dynie, dawaj, dawaj. Dawaj, lecimy z nim. Lecimy z nim, dobra, zabiłem i nic nie miał niestety. O, dynia, dobra. I mamy plus jedną dynię, mamy 5 dyni już, więc spoko. Wrócimy sobie chyba na spawna i zrobimy pewną rzecz. Mianowicie ja teraz muszę zebrać aż 150 dyń. Ale za 5 dyń mamy tutaj skrzynię nietoperza, która może dropnąć nam na przykład 8 dyń dodatkowych albo jakieś skrzynki. Najbardziej wiadomo by było OP, gdybyśmy dropnęli to 8 dyń, bo byśmy byli 3 na plus. Więc zaryzykujmy to sobie, weźmy sobie klucz do skrzynki nietoperza. No i albo nam dropnie gówno typu, nie wiem, set krowy, albo dropnie nam coś spoko, czyli na przykład dynia właśnie, czy jakieś odłamki, czy cokolwiek innego, w sumie będzie nawet spoko, jakiś gen boost albo czeki. Także otwórzmy sobie skrzynkę z animacją i lecimy dynie. Jak będą dynie, to będzie, no to będzie mega spoko, bo tak naprawdę wyjdziemy na plus, ale już widzę, że tych dyń nie będzie i dropnęliśmy 7 kobłebów, więc trochę lipa właściwie, mega słaby drop. Stwierdziłem, że zaryzykuję i pójdę na cmentarzysko. To tam spawnują się mocniejsze moby, które dropią lepsze itemy niż te w zwykłej strefie. Tylko że haczyk jest jeden. Kiedy zginę, stracę część swoich przedmiotów, tak jak na zwykłej rozgrywce. O, jakaś trójka. Klepię ją. Klepię go. Dobra. Lecimy. Ej, jakiś z tyłu mnie ziomek bije jeszcze. Przecież on ma, kurde, on ma miecz nietoperza? Ja pierdzielę. O kurde, nie. Nie chcę ginąć, no kurde, dynie straciłem. Po tej porażce wróciłem do dalszego zdobywania dyń. O, uwaga, jest jakiś ziomek, dobra. Obmiał dynię i oby zaraz nie przeleciał jego drugi ziomek. On ma set trójkę, ja mam częściowo czwórkę i piątkę. Miecz mamy taki sam, więc mi zadaje tyle samo damage'a. Ale zabiłem i chyba dropła z niego dynia? Albo nie, chyba miałem dwie wcześniej, to nic nie dropło. Dobra, idziemy na spawn to odłożyć. Oby mnie nikt tylko nie zauważył, nie zaatakował nagle. Dobra, i mamy to, dobra. Mamy w tym momencie 29 dyń, jeszcze nam brakuje 130, także no, trochę będę to farmił, no, trochę będę to farmił. Kurde, ej, 30 dyń za 90 dolarów, jedna kosztuje 3 dolary. Wydaje mi się, że jest to, kurczę, dosyć opłacalne. Kurde, 90 dolarów, przyspieszy nam to zdecydowanie rozgrywkę. Trochę, co prawda, wyjdzie nam na gorsze pod względem tego, że późniejsze wyzwanie troszkę nam się wydłuży, ale myślę, że dobra, że jest to opłacalne, kupujemy 30 dyń. W tym momencie za 90 dolarów mamy 15 dolarów, ale spoko, spoko. Odłóżmy to sobie, mamy 60 dyń już w tym momencie, także wydaje mi się, że to była dobra inwestycja, tak szczerze. Jak sobie tak popatrzę pojedynczo, po ile chodzą te dynie, no to właściwie najtańsza cena dyni jest tutaj za 10 dolarów, a jak wychwyciłem takie, że gdzie jedna wychodziła za 3 dolary. Wystawiłem pozostałe itemy na rynek i znowu zabrałem się za zbieranie dyń w strefie. Nagle dostrzegłem, że jakiś gracz ruszył za mną pościg. No zostaw mnie, człowieku, ja nic nie mam! Stres zaczął rosnąć, więc poleciałem na sam kraniec mapy, gdzie raczej nikt mnie nie znajdzie. Nikt nie zapuszcza się tak daleko od spawna. Nie, nie, ziomek tu idzie. Dobra, na luzie. Wymienię go jakoś. Wymieniam go, uciekam. Dobra. Gdzie ja mam moje refy, gdzie ja mam moje refy, gdzie ja mam moje refy, gdzie ja mam moje refy? Zgubiłem gdzieś refy. Kurde, ale gówno zrobiłem teraz. Gonią mnie? Nie, nie gonią. Ty! Nie gadaj, że im ucieknę, nie, to jest kolejny jakiś koń. Kurde. Oni się chyba pomiędzy sobą walą, czy co? Ta. Dobra, dawać moje refy, gdzie je schowałem, gdzieś do eku. O! Lipa, refy. Proszę. 1 HP, dobra, pięknie. Zginę. Nie chcę zginąć. Zginąłem. Ja pierdzielę, dobra, ile dyń mi zostało?
Dwie dynie, dobra, czyli jedną straciliśmy, nie jest tak źle. Odłożę sobie je od razu do Ender Chesta w sumie. I nagle wpadł mi do głowy pewien pomysł. Napisałem na czacie, że mam przedmioty na sprzedaż, bo wcześniej nikt ich nie kupił. Wróciłem do farmienia dyń, a przedmioty powoli zaczęły się sprzedawać. I tak właściwie to przez następne 2 godziny grania jedyne co robiłem, to nieustanne zabijanie mobów na strefie. Tak więc przejdźmy do chwili, gdzie miałem już wystarczającą ilość dyń na zakup skrzynki. I tak jak widzicie, mamy w tym momencie tyle dyń. Jest tutaj ponad 150. No i co, lecimy sobie na spawna i wymieniamy te 150 dyń na skrzynkę. Kurde, boję się, że to nie wystarczy, bo jak widzicie, tutaj mamy masę naprawdę itemów. Mamy wszystkie amulety do zdobycia, miecz nietoperza, łuk, mamy jakieś odłamki, łopaty, set, jest tego masa, więc tak naprawdę, żeby wylosować ten amulet upioru, będę musiał mieć naprawdę szczęście. Tak naprawdę nawet jeżeli nie wylosujemy amuletu upioru, to możemy, nie wiem, wylosować topór uziemienia, czy jakikolwiek fajny drogi itemek, sprzedać go sobie i potem za te pieniądze kupić sobie ten amulet. Także cokolwiek tu nie wypadnie, będzie w miarę spoko. No ale co, już bez przedłużania, otwieramy sobie w tym momencie skrzynka z animacją. Coś fajnego chciałbym dropnąć, naprawdę. Coś drugiego, jakiś drogi item. Nie wiem, nie wiem. O kurde, ej! Co ty gadasz? Ej, co? Nie, to się nie stało w tym momencie. Ja przysięgam, że to nie jest ustawiane w żaden sposób. To jest dosłownie pierwsza skrzynka, jaką otworzyłem. Ja nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, jak to zrobić, żebyście serio uważali, że to mi dropło w tym momencie. No to była, no, mała szansa. Pierwsze wyzwanie, które mieliśmy do zrobienia, mamy teraz zrobione. Wstawiamy sobie go tutaj na razie i ogólnie ten amulet nie jest jakiś strasznie OP, bo po prostu powoduje nam to, że mamy skrócony czas na użycie antykobłęba. Istnieją dużo lepsze amulety, ale wciąż, no jakby jest to eventowy przedmiot, który będzie, pomimo swojego działania, będzie bardzo dużo warty. No i co? Pierwszy quest mamy zaliczony. Teraz przyszedł czas na mój drugi cel. Muszę stać się jednym z 10 najbogatszych graczy na serwerze, co proste nie jest. Dlatego udałem się najpierw do bezpiecznej strefy, by skopać trochę generatorów i zarobić trochę pieniędzy. Szybko jednak przyszedł mi do głowy pomysł, żeby przenieść się na wyspę pieniędzy, gdzie zarobek jest znacznie lepszy i szybszy. Tylko że tam, w przeciwieństwie do bezpiecznej strefy, mogę się już bić, a kręcą tam się naprawdę mocni gracze, którzy mogą mnie zabić. Ale czy na pewno? Dobra, lecimy sobie na najwyższy generator, bo on daje mega dużo kasy. Od razu ściągam elitrę, no bo może być lipa bez elitry. Tak naprawdę jestem na parę hitów od jakichś lepszych graczy. Dobra, tutaj mamy żółty, też jest bardzo dobry. Także lecimy sobie na niego od razu. Kurde, no musimy mieć tak naprawdę około 400 dolarów, bo tyle ma top 10 pieniędzy. Na razie sobie po prostu tutaj na strefie pokopię, ale potem na pewno musimy wymyślić jakąś lepszą taktykę, bo to mi zajmie masę czasu, gdybym chciał po prostu na generatorach kopać. Ale dobra, zróbmy sobie teraz takiego trika. Zjem sobie jabłko, latuję tam na strefę. Tutaj się respią ogólnie komornicy, którzy zadają mega dużo HP, ale ja sobie teraz to skopuję. Dobra, skopałem, dobra, dobra. Mało mnie hitną, oni mega dużo HP zadają, ale hitną mnie tak naprawdę mało razy i żyję. To się zgeneruje za jakieś minutę i 15 sekund, więc ja stąd odlatuję w tym momencie. I tu jest naprawdę mega opłacalnie kopać, bo ten generator daje dużo kasy. Słyszę kogoś? Kto to jest? Dobra, trójka jakaś. Ej, mogę na niego polecieć w sumie, spróbować go zabić. Próbujemy, to jest na pewno trójka? Tak, ale nawet nie wiem, czy ja trójkę będę mógł bić do końca. Mogę, mogę! Proszę! Nie, ale do dupy wstawiłem tylko bebę. Bije go, wale! Jest! Dawaj! Dropnij, błagam! Jest! Zabiłem gościa! Miał coś fajnego? Coś dropnął? Set trójka, Eltra dwójka, koksów żadnych nie dropnął, tutaj nie dropnął. Dobra, no słaby drop, ale zabiliśmy gościa, więc jest spoko. Kupałem przez kilka minut, ale zarobek był wolniejszy niż się spodziewałem. Wtedy wpadłem na myśl o strefie, w której nikt nie może używać elytr, ponieważ to tam znajdują się najlepsze generatory i najłatwiej jest zarobić pieniądze. Niestety, żeby tam wejść, potrzebuję seta na poziomie 5, a ja mam dopiero 4. U, 6! O ja pierdziele, się przestraszyłem. Ej, to jest najgorsze, nie? To jest najgorsze. Jak użyję, nie wiem, na mnie w locie tego toporu, mi zdejmie elytr, to będzie lipa, ale nie no, jest git, ale... To jest taki strach zawsze. Jest 30 minut spokojnie i nagle wlatuje na mnie ziomek i... Tak naprawdę nie wiem, czy zginę, czy nie. Dobra. Uciekam. Ja pierdzielę. Straszne. Tym bardziej, dobra, jest w sumie git jednak, bo on tutaj ląduje tylko dlatego, że mnie widzi. Ile mamy teraz marchewek? 130, dobra. No jeszcze trochę nas czeka tak naprawdę tego łażenia. Tak, go nie widzę. Boże, jakie to jest, ja nie wiem, ja po prostu nawet nie widziałem, kiedy on wylądował, tylko go słyszałem, patrzę za siebie i ziomek jest za mną, nie? A ja na elytrze, a chłop ma poziom 6, ja mam 4 i 5. Przez kolejne 2,5 godziny, właściwie bez większych przeszkód, udało mi się zdobyć wystarczającą ilość marchewek, dzięki czemu mogłem już ulepszyć seta na level 5. Dobra, i uwaga.
Ja pierdzielę, no, jak zwykle, ale mamy ulepszonego całego seta na piątkę i teraz powinniśmy móc sobie polecieć na wyspę bez elytr, no i pokopać tam pieniądze, tak? Także zobaczmy, jesteśmy tu i mamy strefa bez elytr, elytra nam się zdjęła, zakładamy sobie normalnego seta i lecimy. Ta strefa ogólnie jest mega OP, no bo tutaj walki jakby są o wiele lepsze, nie może ci wlecieć na ciebie chłop z elytrą i tutaj faktycznie trzeba mieć skilla, żeby uciec i żeby walczyć. I też na przykład na zwykłej strefie pieniędzy, koło czerwonego generatora respią się komornicy, tak jak widzieliście wcześniej. A tutaj na strefie bez elytr, po pierwsze tych komorników nie ma, a po drugie ten czerwony generator jest tak duży, że ja w tym momencie z niego zarobię, już wam mówię ile, uwaga, około 5,5 dolara z tego co liczę, mam nadzieję, że liczę dobrze, także no jest to mega dużo kasy, odnawia się on tak samo jak tam co 2 minuty, ale wciąż tyle kasy z niego dropi, że już mamy 31 dolarów, a mieliśmy 24 przed chwilą. Teraz sobie elegancko idziemy na górę, skupujemy znowu te pomarańczowe, idziemy na dół, skupujemy czerwone i powinniśmy trochę kasy sobie zarobić. Kiedy tak sobie zbierałem, nagle zauważyłem, że ktoś mnie goni. Na szczęście okazało się, że nie możemy się bić, bo miał on wyższy poziom ekwipunku. I zapytał mnie też, czy sprzedam mu amulet, który miałem przy sobie. Miałem chwilę zawahania, ale ostatecznie się zgodziłem. Pisałem mu, że chcę za niego 400 dolarów. W tym samym momencie na mapie pojawił się duch na cmentarzu, do którego natychmiast się udałem. Jednak kiedy zobaczyłem, że jest tam masa wystakowanych graczy, wiedziałem, że nie jest to zbyt dobry pomysł, aby wchodzić z nimi w potyczkę, więc zrezygnowałem. Niestety musiałem czekać na kolegę gracza, który przed chwilą chciał kupić ode mnie mój amulet. Nie miałem jednak ochoty na czekanie, więc po prostu wystawiłem go na serwerowy rynek i potem poszedłem spać, żeby wrócić kolejnego dnia. Ej, sprzedał mi się amulet na rynku. Normalnie mi się sprzedał amulet i mamy w tym momencie 488 dolarów. Ej, a topka nie była wczoraj przypadkiem, nie wiem, 430 dolarów, coś takiego? No dobra, no to musimy coś zrobić, żeby być w tej topce, tak? W top 10 brakuje nam ile, no? Kilka tysięcy dolarów tak naprawdę. Wydaje mi się, że najlepszą opcją po prostu będzie kupienie sobie łopaty za dolara do kupienia, bo ta jedna jest trochę zniszczona. I polecę sobie na tą strefę bez elytr. No co? Ty umiesz tu wejść w ogóle, człowieku? O kurde, ale zwaliłem, dobra, luz. Ziomek, dawaj, kobłeby, dobra, lecę na dół. Bimy, o Jezu, kolejne, ja pierdzielę, tu już jest lipa, nie? Dobra, drugą stroną, luzik, dajemy radę. Generator, dobra, kopię to, ja mam to w dupie. Ja chcę tylko zarobić kasę, ziomek, zostaw mnie. Kopiemy pieniądze, robimy to. Aha. Ej, bo nie kupiłem siekiery. Nie, no jestem z nim kratce, nie kupiłem siekiery. Muszę wytrzymać, muszę jeść refy, 13 refów. Te deski zaraz znikną, no błagam. Kurde, no niech te deski znikają już, no co jest, 2 minuty. Dobra, jakoś się trzymamy, ale no chyba już nie dam za długo rady. Nie dałem rady, straciłem tyle rzeczy teraz, ja pierdzielę. Brakowało mi zaledwie 27 dolarów, aby wskoczyć do topki. Postanowiłem więc po raz kolejny wystawić na rynek przedmioty, z których nie korzystałem i które dropnąłem wcześniej ze skrzynek. I kiedy zarabiałem, kopiąc generatory w bezpiecznej strefie, stało się to. Ej, dobra! Sprzedały mi się 2 itemki właśnie, mamy 530 dolarów, co powinno nas klasyfikować w top 10 posiadanych pieniędzy na Skygenie. I tak jak widzicie, jesteśmy nawet w top 9 posiadanych pieniędzy. Przez to drugie zadanie na naszej liście za skrzynki za 50 zł zostało właśnie wykonane. Teraz przyszedł czas na zadanie trzecie. Muszę zdobyć miecz poziomu 6. Dlatego poleciałem na wyspę poziomu 6, zebrać potrzebną dla mnie walutę do ulepszenia miecza, jaką jest siano. Musiałem zdobyć go aż 1200, także zbierałem je całkiem długo. Jednak podczas zbierania nagle zauważyłem na rynku ofertę miecza poziomu 6 za jedynie 60 dolarów. Postanowiłem więc go kupić, tym samym wykonując ostatnie zadanie na mojej liście. Teraz więc przyszedł czas na opening skrzynek za 500 zł. Okej, tak jak widzicie, moje konto zostało właśnie zresetowane i posiadam 0 dolarów, a także żadnych itemów. No i przechodzimy teraz do skrzynek za równowartość 500 zł. I stwierdziłem, że nie będziemy szli tak na łatwiznę i po prostu brali jak największej ilości zestawów gigantycznych, tylko zrobimy tak, że weźmiemy sobie 2 razy zestaw gigantyczny, raz zestaw duży i 4 razy klucz wampira z tej okazji, że oczywiście mamy event Halloween na serwerze. Może akurat drobnie jakaś eventówka i będzie mocno na plus. Okej, tak jak widzicie, tutaj mamy właśnie kupione klucze wampira, zestaw duży, gigantyczny i odbierzmy to sobie. No i słuchajcie, tu jest tyle kluczy, że ja nawet nie jestem w stanie tego zliczyć, ale tak jak widzicie, to są to dosłownie staki kluczy. Z tego względu też będę musiał sobie zakupić najlepszą rangę, tylko po to, żeby mieć masę ender chestów, żeby te itemy gdzieś pochować, no bo inaczej mi się nigdzie nie pomieszczą. No i nie pozostało mi nic innego, jak po prostu otworzyć klucze. I teraz tak, zwykłe po prostu będziemy sobie otwierali w taki oto sposób i no nie wiem, no tego jest masa, to jest chore dosłownie.
Dobra, zwykłe otworzone i te jakieś rzeczy, set krowy, te inne gówna sobie powywalamy, bo to jest kompletnie nam niepotrzebne. No i co? Polećmy sobie teraz w klucze epickie, mamy ich ponad stack, także tutaj też weźmy sobie bez animacji, otwórzmy tego po prostu masę, ile się tylko da. Otwieramy to sobie, widzę, że jakieś totemy dropią, jakieś fajne rzeczy. Mamy tutaj tak, spodnie osła, czyli najlepsze spodnie, jakie możemy dropnąć ze skrzyni epickiej. Mamy banie osła, masę totemów, naprawdę pełno totemów. Dużo dyń z tego, co widzę, dużo tutaj refili i właściwie masa tak naprawdę części czwórek. No i oczywiście to nie jest wszystko, bo zostaną jeszcze 26 skrzynek epickich. Sorry, co ja gadam, 38. Także wlećmy w to sobie, dobra, klata tutaj widzę. Okej, miecz. O, spodnie? Ja mam spodnie? Chyba mam. Butów nam brakuje. Kurde, coś tam nie chcą buty dropnąć, więc lekka lipa. Okej, ostatnie 8 skrzynek epickich, więc otwórzmy sobie. Mamy 4 antykobeby lipa. Totem kolejny, mega dobrze. Buty konia, no to trochę syf tak naprawdę dla nas w momencie. Hełm osła kolejny, okej, buty konia. Kolejny hełm osła, masę też mam tych hełmów. Dobra, dwie skrzynki, czy dropniemy jakieś buty, czy nie? Czek na kwotę $10 i 8 odłamków. No cóż, no buty nam nie dropły żadne piątki, mamy same czwórki. No ale tak naprawdę nie mamy o co się martwić, ponieważ teraz tworzymy sobie skrzynki legendarne, w których mogę dropnąć, nie wiem, buty lamy albo buty lisa nawet. Więc kurczę, to już naprawdę się robi poważnie. Buty siódemki, czy w ogóle set siódemka, no jest to już taki bardziej rzadki set, także kurde. Też w ogóle stąd możemy dropnąć topór uziemienia. I teraz wam mogę zdradzić, że naszym pierwszym wyzwaniem będzie właśnie zdobycie go. Także mamy teraz szansę właściwie na wykonanie tego wyzwania, jeżeli dropnie nam z legendarnych skrzynek, a później ze skrzynek wampira, bo tak jak widzicie, tutaj też możemy dostać topór uziemienia. Ale dobra, lecimy sobie, pierwsza skrzynka z animacją. Legendarna. Lecimy, tu może dropnąć wszystko, tu się może dostać serio wszystko, może być mega mocny drop, może być gówno. Proszę, siódemka. Ja pierdziele, mamy miecz lisa, miecz siódemkę, pierwszy drop i mamy już siódemkę, nie? Skoro tak się przefarciło, lecimy z kolejną skrzynką z animacją legendarną i... coś fajnego, jakiś gen boost, okej, amulet? Siódemka, szóstka? O, dobra, mamy banie szóstkę, jest spoko, no wiadomo, z tej skrzynki mogło być też siódemka, więc było wiele lepiej. Lecimy, kolejna, nie zatrzymujemy się, otwieramy to. Otwieramy to, jakiś secik, część siódemka, jakiś amulet może, też byłoby spoko, jakiś gen boost, część siódemka, dawaj. Co jest? O, ale się długo kręci, dawaj, coś fajnego. Tylko nie powtórka, proszę, gen boost, nie, dobra. Stak odłamków, nie, elytra, kurde, elytra szóstka, lipa, po co mi elytra? Lecimy w to, naprawdę, ja bym chciał jakiś amulet, bo to jest mega drogie. Jakiś części seta siódemki, jakiś jakby topór dropnął, to by był hit w ogóle. Albo stack odłamków, nie no, znowu elytra, ja się popłaczę chyba, co to jest? Nie będę tego komentował i lecimy, może teraz sobie otwórzmy bez animacji. Ty, halo? Dobra, animacja, lecimy w to. Okej, amulet jakiś, siódemka? Nie, ej, halo? Co się dzieje? Nie wiem, o co chodzi, ale cztery skrzynki w dupę nam poszły w tym momencie. Lipa. Straszna lipa, tak szczerze. Nie wiem, o co chodzi w ogóle. Dobra. Uwaga. O! Topór! O, ale było blisko. Ale było blisko? Dawać. Jakaś, no, nie powtórka. Amulet? Halo? Nie amulet. Nie, tylko nie miecz. Amulet? Nie? Dawaj. O kurde, ej, nieskończona fajerwerka, ona kosztuje ogólnie 100 odłamków w sklepie tutaj za odłamki. No tu musi po prostu to oddać, tak? Musi to oddać, 4 razy nie oddało niestety. Jeżeli jeszcze raz dropniemy elytrę, to nie wiem co zrobię, 8 koksów, aha. 4 legendarne, jeszcze jest szansa. Jeszcze jest szansa, żeby coś fajnego serio zdobyć. Tam widziałem 3 w ogóle się przewinęły topory przed chwilą. Nie, tylko nie szóstka, no dobra, kurde. Wiadomo, no szóstka też jest mega spoko, ale jednak ludzie tutaj łażą w siódemkach. Jedyne co mnie martwi to to, że nie mam dalej żadnych butów. Ale co, polećmy sobie teraz bez animacji. O, jest, dobra, wywołałem to, nie? Mamy buty szóstki. Jeszcze jak dropiemy jakąś fajną klatę, no to będzie już spoko, nie? Jakąś siódemkę może, coś, cyk. Dawać. Siódemeczka albo jakiś mega mocny drop. Jakiś amulet, jakiś stack odłamków jakaś. O! Mamy, ej, znowu wywołałem, powiedziałem, że chcę klatę i mam klatę. Nie wiem totalnie o co chodzi, ale w tym momencie mamy cały set szóstkę i miecz siódemkę, więc ostatnia skrzynka legendarna, otwieramy to. Może akurat się przyfarci, jakiś kurcze, no jednak liczę na ten topór, nie? Liczę na topór, bo byśmy wykonali wyzwanie, no ale, kurde, amulet?
Co? Ej, mamy amulet w ogóle. Spoko, spoko. Amulet już wam pokazuję na rynku, ile jest wart mniej więcej. Tu ktoś wystawia za 400. Tutaj widziałem wcześniej za 290 eventowy, więc jest to mega tanio. Tutaj mamy też za 300. Amulety akurat mega są drogie. Ogólnie to, co dostaliśmy, to jest amulet zatrzymania, czyli amulet, który umożliwia zatrzymanie niektórych zadawanych przez przeciwników obrażeń. Czyli nieraz może być sytuacja, że po prostu przeciwnik nas hitnie i nie dostajemy tych obrażeń. Przechodzimy chyba do najciekawszego, czyli do skrzynek wampira, z których tu się może stać wszystko. Tu się może stać wszystko. Tu może dropnąć jakaś eventówka. Jak dropnie nam miecz nietoperza, to my jesteśmy zarobieni w tym momencie. To jest warte naprawdę kilkaset, jak nawet nie z $1000, tak szczerze. To jest dosłownie najlepszy miecz na serwerze, bo jest to miecz najlepszego poziomu, czyli poziomu 9. Ja chyba nie widziałem żadnej osoby z mieczem 9 na serwerze, albo jedną osobę. Dodatkowo co każdego hita, ten miecz zadaje coraz większą ilość obrażeń, więc serio jest to mega mocne. Znowu są jakieś, nie wiem, Elytra 6 na przykład. Nie przedłużajmy, lecimy w to, lecimy w to. 4 skrzynki wampira. Dawaj, dawaj. Łuk! Nie! O, co jest? Dobra, jak ja się wydzieram, zaraz sąsiad przyjdzie mi walnąć w łeb. Ale mamy amulet upioro. Mamy eventówkę, którą w ogóle musiałem zdobyć też w poprzednim wyzwaniu. Także kurczę, to jest już warte z $400. Otwieramy w takim razie kolejną. I no nie wiem, no już nie liczę na żadne eventówki, bo to by musiał być mega duży fart. Ale jakieś... O, stak odłamków? Dobra, dobra, o co chodzi? Stak odłamków. W tym momencie, jak widzicie, 2 staki odłamków, co też przyda nam się w kolejnych wyzwaniach. Przedostatnia skrzynka wampira, lecimy. Błagam, coś fajnego, ole, mieczyk przeleciał. No, to jest niezła lipa, nie? To jest niezła lipa. Ostatnia skrzynka, czy to będzie coś mega OP, czy to będzie coś gównianego, czy będzie po prostu fajny drop? Zobaczmy to. Ale przeleciał sobie ładnie topór. O, okej, miecz lamy, no. No nie jest to zły drop, nie jest to najgorszy drop, ale mógł być, wiadomo, lepszy. Także no, skrzynki wampira ogólnie oddały. Ogólnie powiedziałbym, że oddały. No i takim sposobem mamy cały set 6, masę totemów, miecz 7, miecz 6, cały ender chest tak naprawdę w secie 5, 2 staki odłamków, stak dyń, masę gen boostów, refów, jakichś po prostu koksów. Wszystkie zbędne przedmioty wystawiłem na sprzedaż, a dodatkowo dokupiłem kilka itemów, które mogą się przydać. Teraz moim pierwszym zadaniem jest zdobycie toporu uziemienia, którego cena wynosi 300 odłamków śmierci. Po hitnięciu przeciwnika takim toporem zdejmujemy mu elytrę na parę sekund, dzięki czemu jest mu trudniej uciec. Tak jak mówiłem, jego cena wynosi 300 odłamków, a ja na tę chwilę mam ich już 2 staki, więc muszę nazbierać ich jeszcze drugie tyle, plus 44. Odłamki można zdobywać na naprawdę masę sposobów. Ja jednak postanowiłem polecieć na wyspę lamy, gdzie respią się małe lamy, które mają poziomy od 1 do 10. Wraz ze wzrostem poziomu rośnie również szansa na zdobycie odłamka po jej śmierci. O, leci, leci jakaś lama. Dawaj, 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 pięknie, pięknie. Ja mam jeszcze strękwa, czy nie? Dawaj go, w łeby, w łeby, w łeby. Dawaj go, o, ale mnie bije, ale mnie bije. Mocno mnie bije. Elytr mi zablokował. Elytr mi zablokował, ale to bez problemu. Ej, dobra, on ma w ogóle, Jezu, on ma. Co? Czemu on ma nietoperza, ma? On ma nietoperza, on ma nietoperza, dobra. Ej, mega dużo mi bije, dobra, tylko żeby mi nie użył niczego na mnie niefajnego, dobra, cyk. I nieskończona fajerwerka. Nas na szczęście uratuje, szczerze zestresowałem się, jak zobaczyłem gościa, który ma miecz nietoperza i jeszcze seta 8, czyli przedostatni tak naprawdę set. Miałem nadzieję, że pójdzie mi to znacznie szybciej, ale po dłuższym czasie zebrałem tylko 3 odłamki. Wpadłem więc na genialny pomysł, żeby wymienić wcześniej zdobyte dynie na klucze do skrzynki nietoperza. Otworzyłem kilka z nich i uzbierałem w sumie 8 odłamków. Przeglądając rynek, trafiłem na ich stack w cenie $130 i od razu je kupiłem. Teraz potrzebowałem jedynie 33 odłamki, więc wyruszyłem do tajemniczego lasu, czyli strefy eventowej, aby zdobyć więcej dyń na klucze. Po czasie jednak znowu zauważyłem ofertę stacka odłamków na rynku, więc bez zawahania zakupiłem je. Dobra, let's go, kolejny stack odłamków, lecimy, lecimy! Jeszcze 24 mi zostały. Po pewnym czasie zbierania dyń postanowiłem jednak wrócić się na strefę lamy, aby zdobyć brakujące mi odłamki. Jest, dobra, mamy 8 odłamków, a w Ender Chestie mam tyle, ile mam. To wychodzi na to, że mamy w końcu 300 odłamków. Trochę czasu mnie to w sumie kosztowało i pieniędzy, no ale cóż, bierzemy to. I w tym momencie sklep za odłamki śmierci, topór uziemienia, który po uderzeniu przeciwnika otrzymuje blokadę na elytrę. Kupujemy 300 odłamków i...
Mamy to, topór uziemienia mam w tym momencie w ręce. I takim sposobem nasze pierwsze zadanie za skrzynki za 500 zł zostało zaliczone. Mianowicie moim kolejnym zadaniem jest zarobienie 100 dolarów przy użyciu wyspy bez Eltr, gdzie jak wiemy są mega tryhardy, tam jest wstęp dopiero od 5 poziomu seta. Do tego też przydadzą nam się genboosty, które wydrobiliśmy, ponieważ nie dosyć, że zwiększają one drop z generatorów na zwykłych wyspach, dzięki czemu szybciej zdobywam sety, to też zwiększają drop pieniędzy, dzięki czemu na wyspie Eltr jestem w stanie bardzo szybko te pieniądze zarobić. No tylko problemem mogą być ludzie, także weźmy sobie na razie jeden genboost prywatny razy 3. Kupiłbym też sobie strękwa, tylko no nie mam już kasy. Mógłbym teoretycznie wystawić jakiś z moich amuletów, który mam tutaj. No jednak te amulety też są mega przydatne, także wolę chyba sobie polecić na razie tutaj na strefę pieniędzy zwykłą. I stąd pozbieram sobie te 8 dolarków, żeby mieć chociaż tego strękwa. I po tym polecimy dalej. Kto to? Kto to? Łe! Siódemka, walimy się z nim, dobra. On jest taki słaby w ogóle, bardzo słaby jest. Przy okazji mogę wam zdradzić już, że moim jednym też wyzwaniem jest zabicie osoby wystakowanej, czyli osoby z minimum setem piątką. Więc kto wie, może zaraz gdzieś przy okazji nam się uda to wykonać też. Dobra, mamy 8 dolarów, ja się stąd zmywam w tym momencie. Kupujemy sobie strękwa i... O, wykonujemy plan. Oby tam nikogo nie było i żebym mógł sobie na spokojnie przez tą chwilę porobić questa. Lecimy, czy tutaj nikogo nie ma? Nie widzę. Odpalam genboosta chyba, dobra, cyk i oficjalnie prywatny genboost aktywowany. Mamy 10 minut prywatnego genboosta i patrz teraz jak to leci, jak tu leci kasa. Dobra, fajnie, z pomarańczowych fajnie. Ale musimy, dobra, lecimy na czerwono od razu. Uwaga, lecimy. Ja pierdziele, jak to się sypie. Jak ta kasa się sypie teraz. O kurde! Ile miałem? 5 dolarów? Co ty gadasz, że miałem 5 dolarów, a mam 20? Ja pierdziele, 20 dolarów prawie z jednego generatora w chwilę. To jest OP, nie? I to jest prywatny genboost razy 3. A możecie drepnąć nawet prywatnego genboosta razy 7, więc ja pierdziele. Nawet nie chcę myśleć, co by było, gdyby miał prywatnego genboosta razy 10. To by był, to ja nie wiem, to by był hit, tak szczerze. Dobra, mamy jeszcze 5 minut jakiegoś genboosta. Mi się zaraz skończyło łopata. Lecimy na spawna i kupujemy sobie szybko łopatę. Ej, szczerze. Ja nie miałem pojęcia, że to jest serio aż tak OP zarobek. Przecież za 80 dolarów, które zrobiłem w chwilę, ja mogę kupić tyle rzeczy, że to jest głowa mała. Lecimy i... Jaki ziomek z lamą. Stawiam mu łeb na nim. Dawaj, cyk, cyk. A gdzie on biegnie? Ej, to jest moje. Zostaw mój generator. Błagam cię, ja mam genboosta, muszę użyć genboosta. Dobra, w dupie to mam. Biorę kasę. Dawać mi kasę, ja mam raz jeszcze genboosta, nie mogę go jakoś lipnie wykorzystać. Walimy się w kobłeby. Strength quick, ziomek się boi. Domkuję się z nim. Ja muszę z nim być w kratce. Kurde. Kto to? Siódemka. Ja pierdziele, wiedziałem, że coś takiego się stanie. Nie. Ziomek, ja mam siekierę, więc na luzie, nie? Dawaj mi tutaj refy, żebym ja nie jadł tych koksów przypadkiem. Tylko kurde, jest lipa pod tym względem. Gdzie jest ten ziomek? Dawać mi tego ziomka w piątce, no Boże! Muszę, to jest serio, ostatnia prosta, ja sobie nie dam tak łatwo, jakby nie odpuszczę i tyle. Hej, to jest tak długa walka, ja nawet nie wiem ile już się bije, ale dostaję jakieś oczodpląsu powoli, nie? Dobra, pięknie, dawaj go. Zabiłem! Mam to! Mam questa, jest! Ziomek w piątce, dobra, ja już mogę stąd lecieć, nie? Ja widzę, że tutaj się dzieją mocne rzeczy, ale ja wylatuję, mam questa zrobionego! Ja myślałem, że to się nie stanie, nie? Myślałem, że to jest lipa. Podczas mojej ucieczki dogonił mnie gracz, który użył na mnie toporu uziemienia, dzięki czemu nie mogłem używać elytry i zginąłem. Po tej katastrofalnej wpadce kupiłem kilka rzeczy na rynku, w tym seta poziomu 5 i łopatę, aby dokończyć moje ostatnie zadanie. Genboosta sobie odpalmy i pełnoprawnie zaróbmy ostatnie 3 dolary, czyli około 27 dolarów na koncie będziemy musieli mieć. To dosłownie teraz zrobiłem, już w tym momencie zrobiliśmy to. Wszystkie zadania ukończone. Ostatnie minuty serio były ciężkie, straciłem dużo, no ale to i tak już nie liczę, no bo wyzwania mamy zrobione. Powiem to, że genboost jest aktywny, to wracam na spawna, no bo wszystkie zadania wykonałem. Kiedy to oglądacie, aktualnie na serwerze prawdopodobnie trwa event rocznica z okazji rocznicy serwera. Na tym evencie możecie zrobić coś specjalnego, więc zachęcam do gry. I tak w ogóle to, jeżeli chcecie, żeby następny film był z openingu za 100 versus za 1000 zł, to kliknijcie w ten film. A jeżeli chcecie, żeby było to coś innego, ale równie fajnego, to kliknijcie w ten film.